Nowoczesne rozwiązania, innowacje, technologie, niesamowite wynalazki i kreatywni twórcy. W ramach Strefy Wynalazków Małopolskiego Festiwalu Innowacji przedstawiamy Państwu Hugo. Rolnictwo stoi w obliczu poważnych wyzwań. Głównym wyzwaniem jest wzrost zapotrzebowania na żywność wysokiej jakości. Na podstawie raportu FAO prognozuje się, że zapotrzebowanie na żywność do roku 2050 może wzrosnąć o 60%. Dlatego przyszłość rolnictwa będzie zależała od wprowadzanych na rynek innowacji, które z jednej strony zwiększą wydajność gospodarstw rolnych poprzez zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych, z drugiej strony będą odpowiedzią na obserwowane niekorzystne zmiany klimatyczne. W ramach programu Inkubator Innowacyjności 2.0 został stworzony prototyp do powschodowej biostymulacji roślin. Zaproponowana technologia łączy różne metody biostymulacji, które w sposób sprzężony efektywnie pobudzają rośliny do wzrostu. Technologia jest dedykowana dla roślin młodocianych, uprawianych w niekorzystnych warunkach siedliska. Biostymulacja przyczynia się do skracania okresu wegetacji roślin, co ma istotne znaczenie w przypadku odmian roślin charakteryzujących się późnym okresem dojrzewania. Aby uzyskać pozytywny wpływ stymulacji, wykorzystywany jest autorski algorytm. Pojazd jest sterowany zdalnie, posiada budowę modułową. Wyposażony jest w inteligentny mechanizm jezdny, oświetleniowy, system do biostymulacji roślin i system sterowania. Pojazd posiada obrotowe ramię, tak zwany manipulator kartezjański, pracujący w trzech osiach. Dlatego może precyzyjnie stymulować rośliny w warunkach polowych. Urządzenie może znaleźć zastosowanie w różnych uprawach polowych, w tym w warzywnictwie i w uprawie ziół. Z uwagi na duże możliwości w zakresie modyfikacji podzespołów, z pewnością będzie miał szerokie zastosowanie w rolnictwie. Za koordynację i promocję Małopolskiego Festiwalu Innowacji odpowiada Województwo Małopolskie. Strefa Małopolskich Wynalazków realizowana jest w ramach projektu Innowacyjna Małopolska, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.